Pseudokibice Ruchu Chorzów usłyszeli dziś prawomocne wyroki w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd apelacyjny w Katowicach niemal w całości utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Spośród 15 oskarżonych na sali sądowej pojawiło się zaledwie 3. Po usłyszeniu wyroków nie kryli zdenerwowania. No, teraz to jest etap, kiedy sąd przemawia. Ja bym chciał opuścić salę. Jeśli taka jest pana wola, to proszę. Tak, to są, bo rozumiem dobrze, że pan sąd utrzymał, tak? Cały wyrok tak jak był, tak? Generalnie tak. To nie jest w ogóle Polska, nie kłały, to jest gorzej niż w Białorusi. Oskarżeni w latach 2004-2010 brali udział w licznych włamaniach, rozbojach, ustawkach i bójkach na terenie całej Polski. Najwyższy wyrok usłyszał lider Psychofans Maciej M., pseudonim Maślak, który w więzieniu spędzi 15 lat. Z kolei na 14 lat za kraty trafi Łukasz L., pseudonim Laki. Istotą więc w tej sprawie była właśnie ocena wiarygodności zeznających w tej sprawie tak zwanych małych świadków koronnych. I tutaj należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że bardzo ważnym czynnikiem jest to, że tych osób w niniejszym postępowaniu było aż 3. Nie było tak, jak starali się przedstawiać oskarżeni, że na podstawie zeznań jednego kryminalisty czy dwóch kryminalistów, tak to określali, zostali bezprawnie i bezpodstawnie pomówieni o popełnienie przestępstw. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. W sprawie pseudokibiców Psychofans toczy się jeszcze jedno odrębne postępowanie, w którym oskarżeni odpowiadają m.in. za zabójstwo lidera bojówki Górnika Zabrze.